Amerykanie i Rosjanie, wiecie co, jeszcze tego brakowało, że byli Rosjanie i Niemcy, Niemcy i Rosjanie, a tu jeszcze jest Amerykanie i Rosjanie. Ale trudno jest prowadzić z nimi dialog o tym, że potrzebujemy silnego wsparcia Kongresu Amerykańskiego, co byłoby fundamentalne w tym momencie. Radio Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langström Extra. Mówimy, proszę Państwa, o tym, że ksiądz Pana, Pan Księdza, a im tutaj w Polsce prostym zewsząd nędza. Prostym, bo nie czytają Biblii, bo nie znają Biblii, bo znać nie chcą. Człowiek bez Biblii, to wiecie Państwo, jest strasznie zacofany i ciemny, bo oni myśleli, że te swoje nauki, że zastąpią prawo Boże swoimi naukami. Wasza mądrość jest wyuczonym przepisem ludzkim. To tłumaczył Jezus faryzeuszom i saduceuszom. Wasza mądrość jest wyuczonym przepisem ludzkim. Wasza sprawiedliwość, czyli usunęli imię Boże Jahwe. Drugie Boże przykazanie usunęli. Katolicy, no ci, którzy tu mówią Radio Maryja. Szczegam, że mnie bardzo nie miło. Panie inspektorze, ponad 72 miliony złotych od ponad 4,5 tysiąca poszkodowanych wyłudzili w 2019 roku oszuści posługujący się m.in. metodą na wnuczka, wynika z danych statystycznych Komendy Głównej Policji. Jak uchronić? Dlaczego? Jakie podstawowe błędy gdzieś popełniamy, dając się niestety, ale wprowadzić właśnie na szkody poprzez tę metodę na wnuczka, jak uchronić się przed tym, aby nie dać się oszukać? No rzeczywiście jest to kwota ogromna, ponad 72 miliony złotych, tyle stracili mieszkańcy Polski, którzy zostali oszukani. Ja zaraz dodam, że to jest prawie 4 tysiące przestępstw i ponad 4,5 tysiąca pokrzywdzonych, tyle osób zostało pokrzywdzonych. Pocieszające jest to, że dzięki naszym wspólnym działaniom prewencyjnym, bo również Kościół włącza się w to, jak przestrzegać ofiary, potencjalne ofiary przed padnięciem ofiarą takiego oszustwa. Większość z tych przestępstw to są tak zwane usiłowania nieudolne, a więc rzeczywiście ktoś dzwonił, ktoś chciał oszukać, ale ofiara w odpowiednim momencie orientowała się, informowała policję, nie traciła swoich pieniędzy czy kosztowności, to jest pocieszające. Natomiast ta metoda nazywana metodą na wnuczka tak naprawdę została zmodyfikowana. Możemy mówić już o metodzie na krewnego, na funkcjonariusza centralnego biura śledczego, na sędziego, adwokata, a więc przestępcy rzeczywiście modyfikują tę metodę tak, aby nas przemieszczyć. I warto tutaj powiedzieć między innymi, na czym polegają te najnowsze metody, którymi posługują się oszuści, aby wiedzieć, kiedy możemy my paść ofiarą. Teraz najczęściej dzwoni osoba, która przedstawia się jako krewny, ktoś bliski, który znalazł się w bardzo niekorzystnej sytuacji, to jest na przykład wypadek drogowy, to są różne sytuacje losowe, gdzie są bardzo szybko potrzebne pieniądze, tutaj jest ten nacisk na czas, że te pieniądze są potrzebne już natychmiast. Następnie po takim telefonie dzwoni osoba podająca się za agenta Centralnego Biura Śledczego, która tak naprawdę też jest oszustem, ale informuje, że ten pierwszy telefon to było oszustwo, a więc ta osoba, która dzwoniła, to jest oszust i absolutnie, żeby tych pieniędzy nie przekazywać. Natomiast informuje też, że pieniądze są zagrożone i te pieniądze trzeba przekazać policjantom. Po czym przyjeżdża podstawiona osoba, my przekazujemy tej osobie albo kosztowności, które mamy w domu, albo pieniądze, albo nawet są przypadki, gdzie jedziemy do banku, opłacamy lokaty, te pieniądze, które mamy na kontach. I tak wygląda mniej więcej cały proceder, całe oszustwo. Od razu ja powiem, i warto to sobie zapamiętać. Organy państwowe, żadne instytucje państwowe, a zwłaszcza policja, nie mają prawa prosić nas o żadne pieniądze. A więc wtedy, kiedy ktoś przedstawiający się jako urzędnik państwowy, jako policjant, jako sędzia, prokurator, żąda od nas, abyśmy wypłacili pieniądze i przekazali, już wiemy, że mamy do czynienia z oszustem, bo instytucje państwowe takich uprawnień nie mają. My do swoich działań, do swoich akcji jako policja nie mamy prawa wykorzystywać pieniędzy, które przekazują nam osoby prywatne. I co najważniejsze jeszcze, jakbyśmy przeanalizowali te przestępstwo, kiedy ja czytam protokoły z takich przestępstw, kiedy złożonych w wydaniu przestępstwie, okazuje się, że te czynności, które wykonuje ofiara pokrzywdzony,
gdyby odwrócić, nie doszłoby do przestępstwa. Bo, szanowni państwo, ostatni telefon, jaki wykonują ci ludzie, którzy zostali oszukani, to jest telefon do prawdziwego krewnego, do prawdziwej instytucji, do którą podawał się ten człowiek, który dzwonił. Gdybyśmy tak naprawdę odwrócili, gdyby to nie była ta ostatnia czynność, tylko właśnie po takiej rozmowie zadzwonili do prawdziwego krewnego, wnuczka, do prawdziwej osoby, do którą się ktoś podaje, dowiedzielibyśmy się, że to jest kłamstwo, że nic tej osoby się nie stało, że nie jest ona w sytuacji potrzebującej życiowo jakichś pieniędzy. Nie wiedzielibyśmy, że mamy do czynienia z oszustwem, jak najszybciej poinformowali o tym policję. Gdybyśmy w pierwszej kolejności zadzwonili do prawdziwej komendy, do dyżurnego policji, poinformowali, że taki telefon otrzymaliśmy. Po pierwsze, nie doszłoby do oszustwa, po drugie, dowiedzielibyśmy się, że właśnie badamy prawdopodobnie ofiarom oszustów, a policjanci wiedzieliby wówczas, jak pokierować dalej działaniami. Panie inspektorze, nowy rok to również nowe przepisy ruchu drogowego. O tych najważniejszych, czy możemy poprosić o wspomnienie? Ja myślę, że najważniejsze dla nas wszystkich, bo mające realny wpływ na nasze życie, aby nas można było szybciej uratować, aby szybciej można było udzielić pomocy, to przede wszystkim tworzenie korytarza życia, a więc tej drogi, którą mogą poruszać się służby ratunkowe, pogotowie, policja, straż, na drogach bardzo często szybkiego ruchu, a pamiętajmy, że sytuacje losowe, jakie mogą się zdarzyć na poszczególnych drogach są przeróżne. To nie tylko wypadki drogowe, gdzie wzywamy karetki pogotowia, policję, straż pożarną ma udzielić pomocy, ale także zdarza się, że to jest tyle, że to jest zawał, że to są inne przypadki losowe, gdzie potrzebujemy naprawdę bardzo szybko tej pomocy. Gdzie liczy się każda sekunda i moje słowa potwierdzi każdy ratownik. Jak każda sekunda ważna jest na wagę złota. Kiedy sekundy tak naprawdę decydują o tym, czy jeszcze uda się komuś ratować życie, czy niestety ta pomoc nadejdzie dosłownie chwilę za późno. Dlatego pamiętajmy o tym, aby udzielić pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym, a w tych drogach ujezdniowych, tam gdzie są dwa pasy ruchu, samochody znajdujące się po lewej stronie muszą zjeżdżać maksymalnie do lewej krawędzi. Te, które są na prawym pasie, do prawej krawędzi. Korytarz życia tworzymy zawsze środkiem, aby nie było żadnych wątpliwości, nie bokiem, jednym czy drugim. Ten korytarz życia, ta droga dla służb ratunkowych musi być tworzona środkiem i dobrze jest, jak tworzą ją, zanim jeszcze słyszą sygnały pojazdów uprzywilejowanych, to już łatwiej przejazd służbom ratunkowym. Kolejna zmiana to jazda na suwak, a więc rozładowywanie między innymi korków, na które tak bardzo często narzekamy w mieście, kiedy podróżujemy samochodem, kiedy stoimy w korku, a więc te samochody, które są na pasie, który kończy się w tym ostatnim momencie, kiedy włączają się do ruchu, kiedy ruch jest spowolniony, to chcę podkreślić, to nie dotyczy szybkiego poruszania się, tylko kiedy ruch jest spowolniony, puszczają się na przemian, a więc pojazd jadąc prawym pasem puszcza z lewej strony, następnie jedzie kolejny pojazd, znowu prawym pasem, kolejny pojazd z prawej strony ma znowu puścić z lewej strony. Nie odbywa się to tak na przemian. Można, ja zachęcam do tego, obejrzeć obrazki graficzne, jak powinno to wyglądać. Te obrazki są dostępne chociażby na stronie również policji. Ja, tu jest bardziej skomplikowana sytuacja, jeżeli już mówimy o trzech pasach więcej, ale myślę, że te znaki, które do tej pory były informacyjne, jak ta nasówek wygląda, one bardzo dużo nam podpowiadają i ma to na celu ułatwienie nam wszystkim życia, bo naprawdę rozładowuje to korki, dlatego bądźmy kulturalni, stosujmy się do tego przepisu. No i trzeci przepis, który jest również bardzo ważny, to spisywanie danego stanu licznika podczas każdej kontroli drogowej, do czego zobowiązany policjant. To jest odpowiedź rządu, odpowiedź państwa na sygnały dotyczące oszustów, którzy przekręcali liczniki, oczywiście cofali je, sugerując w sposób, że pojazd ma przejechany 100 km. Początkowo to obowiązek, jaki został wprowadzony w sklepach diagnostycznych, gdzie przeprowadzający badania techniczne wpisują już taki stan licznika. Teraz jeszcze podczas kontroli policjanci sprawdzają również, czy stan licznika zgadza się z tym, który został podany ostatnio, chociażby w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. No i pierwsze dni, można powiedzieć, funkcjonowanie tego przepisu i w kraju już mnóstwo oszustów zatrzymanych.
to są kierujący, którzy jechali z samochodem, gdzie stwierdzono takie ingerencje. Oczywiście my musimy dążyć do ustalenia, kto dokonał tej zmiany i ta osoba podlega odpowiedzialności karnej, ta osoba, która cofała licznik. Natomiast jest to bardzo ważny przepis, bo z jednej strony oddziałują prewencyjnie, bo przecież nikt z nas nie chciałby być oszukany i kupować samochód przejechanymi na przykład 100 tysiącami kilometrów, nie wiedząc o tym, że licznik został cofnięty i tak naprawdę już ten pojazd przejechał przecież i 500 czy więcej tysięcy kilometrów. Druga rzecz to rzeczywiście realne zabezpieczeństwo. Każdy kierowca, każdy, kto dba o samochód, wie, że po przejechaniu określonej ilości kilometrów wymieniamy płyny, wymieniamy niektóre części silników, niektóre podzespoły, które się zużywają. Kiedy jesteśmy wprowadzeni w błąd, że ten pojazd ma mniej przejechanych kilometrów, możemy sobie nie zdawać sprawy, że te części pojazdów, które mają wpływ również na nasze bezpieczeństwo, tak naprawdę powinny być już dawno wymienione, ponieważ może to skutkować poważnymi konsekwencjami dla nas, na przykład naprawy silnika, ale także i bezpieczeństwa, ponieważ dane urządzenie może nie zadziałać w sposób prawidłowy i w ten sposób może dojść do kolizji czy do wypadku drogowego. To są te najistotniejsze zmiany w przepisach ruchu drogowego. Natomiast warto też przy tej okazji przypomnieć, bo niektóre media błędnie informowały, że to są nowe przepisy, natomiast to nie są nowe przepisy, a już funkcjonujące od kilku lat, dotyczące m.in. kontroli drogowej, jak ona powinna wyglądać. Teraz te przepisy jedynie zostały bardziej uszczegółowione, a przypominam, że w momencie, kiedy policja zatrzymuje nas do kontroli drogowej, nie powinniśmy wysiadać z pojazdu, a trzymając ręce na kierownicy, oczekiwać dalszych poleceń policjanta. W praktyce wygląda to tak, że kiedy policjant czy inny funkcjonariusz służby uprawnionej do zatrzymania nas do kontroli drogowej da taki sygnał, my powinniśmy zjechać i zatrzymać się w miejscu wyznaczonym przez tego policjanta, następnie położyć ręce na kierownicy i czekać na ten moment, kiedy policjant podejdzie do samochodu i kiedy wyda kolejne polecenie, aby na przykład wyłączyć silnik, aby to przekazać dokumenty, aby wyjąć z pojazdu, to te polecenia mogą być różne, jakie policjant wyda. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim policjantów, ponieważ sytuacje nie tylko na świecie, ale i również w Polsce takie miały miejsce, kiedy ktoś wyciągnął czy to broń, czy inny niebezpieczny przedmiot i zaatakował w nim kontrolującego policjanta. Dlatego to ma zapewnić bezpieczeństwo policjantom, jak i osobom kontrolowanym, aby policjant nie był wprowadzony w błąd, czy nie był przeświadczony, że ktoś może posiadać przy sobie niebezpieczne narzędzie. Panie inspektorze, w temacie bezpieczeństwa, przejścia za pieszych, zebry, to miejsce, które powinno gwarantować, zapewniać bezpieczeństwo. Widzimy, że tych wypadków właśnie tam jest najwięcej. W którym momencie, kiedy powinien się zatrzymać kierowca? Tak naprawdę obowiązujące przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności, kiedy zbliża się on do przejścia dla pieszych. W praktyce powinno to wyglądać tak, że powinniśmy mieć wzmożoną czujność, obserwować, czy ktoś się nie zbliża do tego przejścia, a jechać taką prędkością, aby w sytuacji tego wymagającej zatrzymać się tak, aby nie doszło do kolizji czy do wypadku. Jeszcze pewnie wielu słuchaczy potwierdzi, że kiedyś uczono, wpajano to od dziecka, aby przed przejściem na drugą stronę drogi, nieważne czy to na przejściu dla pieszych, czy w innym wyznaczonym miejscu, zawsze spojrzeć w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i dopiero kiedy jesteśmy pewni, że nie jedzie żaden pojazd, wkroczyć na jezdnię. Dzisiaj bardzo często mam wrażenie, nie wiem, może się mylę, ale obserwując pieszych, mam wrażenie, że wielu z nich tego nie robi. Wchodząc na przejście dla pieszych, czują się bardzo bezpiecznie jako oaza bezpieczeństwa, bo tak powinno być, że przejście dla pieszych to powinna być ta oaza bezpieczeństwa dla nas. Jednak proszę pamiętać, że idąc z telefonem komórkowym, czy będąc zagadany, kiedy wchodzimy na przejście dla pieszych, chociaż mamy pierwszeństwo, to styczność z pojazdem, gdzie kierującego chroni blacha, gdzie chroni ta karoseria, my nie mamy szans. Dlatego na przejściach dla pieszych ginie tak wielu ludzi. W zeszłym roku to prawie 800 wypadków związanych z pieszymi, z czego aż 230, ponad 230 to na przejściu dla pieszych albo bezpośredniej bliskości tego przejścia. To pokazuje, że tak naprawdę trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, że
winne są obie strony, zarówno i piesi, i kierujący. Kierujący przecież też, kiedy nie usługują samochodu, bardzo często są pieszymi i powinni być wyrozumiali, czy rozumieć, jaką widoczność ma kierujący, zwłaszcza od mieszka do świtu. Piesi bardzo często są kierujący, a więc również powinni zwracać uwagę na pieszych, rozumiejąc, jakie sytuacje mogą zdarzyć się na drodze. I naprawdę uważajmy, wspomnijmy sobie te zasady, które były wpajane kiedyś. Patrzmy w lewo, następnie w prawo, w lewo, kiedy jesteśmy pewni, że nie jedzie żaden pojazd, dopiero wchodzimy na jeden. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Naszym gościem aktualnego dnia był pan inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego na policji. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze aktualności dnia. Było to powtórzenie wczorajszego wydania audycji z cyklu Aktualności Dnia w Radiu Maryja. Wydaje mi się, że to są wielki Jan Zamoyski, twórca Akademii Zamojskiej, mówił w końcu wieku XVI, że takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowali. Absolutnie ten temat wraca. Jacek Kaczmarski śpiewał w swoim pięknym utworze Rejtan, wkładając w usta ambasadora Rytminga, że niebo wykrzykuj, wychuj, anioł śpiewa. Radia kończy. To jest oczywiste. Marsz lewicy, czy środowisk lewicowych, także przez uniwersytety, jest faktem nie tylko w Polsce niestety, ale także w Europie Zachodniej. To marksiści mówili, zainfekujmy uniwersytety, wykształcimy nowe pokolenie. To są rzeczy, które są znane co najmniej od grubych kilkudziesięciu lat, od czasów rewolucji wszelkich. Więc myślę, że nie powinniśmy dopuszczać, w cudzysłowie mówię tutaj, dopuszczać do takiej pajtokracji, kiedy faktycznie mistrzowie będą oceniani przez swoich uczniów. No to jest czas, kiedy człowiek może mieć swoje poglądy, może je wyrażać, może dyskutować. No to jest środowisko akademickie, które temu służy, nawet kontrowersyjnych poglądów, tak jak powiedziałem, w pewnych granicach, dopuszczonych etycznie, moralnie, obyczajowo. No ale tego typu działanie, no wydaje się co najmniej nieprzyzwoite ze strony tych studentów, którzy powinni jakiś morest tutaj czuć do samej siły, czy też intelektu, wiedzy. Pani profesor w pełni się solidaryzuje z panią profesor za te poglądy, które głosi, bo jeszcze jedno powiedzenie, zachowaj porządek, a porządek zachować siebie, mówili Rzymianie. No i pewien porządek, ład musi być budowany, bo bez tego jakikolwiek organizm nie przetrwa. Rodzina, społeczeństwo, państwo i tak dalej. Jarosław Włodarczyk zachował ciszę, ale czuję, że ma inne zdanie. Nie, ja jeśli chodzi o panią profesor i całą tę kwestię na Uniwersytecie Śląskim, nie chcę się wkładać, bo ja nie znam treści wykładu. Nie wiem, jak to postępowanie dyscyplinarne przebiegało. Są rozbieżne informacje, bo najpierw mówiono o tym, że ci studenci protestowali przeciwko atakowi na osoby LGBT, potem się pojawiły kwestie jakieś antysemickie. Nie chcę w to wchodzić, bo nie znam materii. Dziękuję serdecznie. Jarosław Włodarczyk, Press Klub, Piotr Szybowski, Tygodnik Niedziela. Ja mam nadzieję, że posłyszę. Powtórka programu. Autopromocja. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła. Marcin Kusy, Jacek Habryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Kultura to pojemne pojęcie. Obejmuje sztukę elitarną i popularną, obyczaje i tradycje, sposób życia i bycia. To przeszłość, historia, ale także współczesność. I wszystko to pojawia się w rozmowach z gośćmi Kwadratury Kultury. Zapraszam we wtorki o godzinie 23.35. Monika Małkowska. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się piąta.
Czas na informacje. Dawian Szpyra, zapraszam. Dziś w Davos w Szwajcarii rozpoczyna się 50. Światowe Forum 50. Coroczne wydarzenie gromadzi... Ale te piosenki w Radiu Maryja to beznadziejne. ...polityków i dziennikarzy. Ale te piosenki w Radiu Maryja to beznadziejne. Jak nie wyje, wiem, bo ona się nie mogła załapać ze zespołu świeckiego, to ona tu wyje. Klaus Schwab podkreśla, że uczestnicy forum spotykają się w wyjątkowym momencie. The world is in a state of emergency. Świat znajduje się w stanie zagrożenia, a czasu na działanie jest coraz mniej. Prawda jest taka, że nie chcemy obserwować coraz bardziej postępującego rozłamu w zakresie gospodarki i polityki. Nie chcemy też dojść do miejsca, w którym zmiany klimatu będą nieodwracalne. A właśnie, ale oni na temat zmiany klimatu nie mówili nic. I Trump, jak tu przybył do Polski, też powiedział, że na temat klimatu nic nie będzie mówił. A to najważniejsze. Do Davos pojadą także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister finansów Tadeusz Kościński oraz prezesi spółek Skarbu Państwa, PZU i PKOSA. Spotkanie z parą książęcą i premierem Shinzo Abe to plan drugiego dnia wizyty szefa polskiego rządu w Japonii. Premier Mateusz Morawiecki od wczoraj przebywa z oficjalną 31 grudnia ubiegłego roku. Premier Mateusz Morawiecki bierze też udział w polsko-japońskim forum biznesowym. Wstrząsająca wiadomość, seminaria poświęcone współpracy Polski i Japonii w zakresie infrastruktury, energetyki i inwestycji bezpośrednich. Szef polskiego rządu spotka się też z przedstawicielami japońskich firm, które już zainwestowały w naszym kraju. Japońscy inwestorzy należą do kluczowych. W Polsce jest ich ponad 300. Do tej pory japoński firm angażował kapitał głównie sektor motoryzacyjny, spożywczy czy elektroniczny. W ostatnich latach dołączył do podmiotów inwestujących w rozwój polskiej i światowej branży emocjonalności. Firmy z nazwiską w ciągu ostatniej dekady zwiększyły eksport do Japonii, ponieważ nie otrzymają dotacji ze środków publicznych. Mateusz Morawiecki zostanie przyjęty przez japońską parę książęcą. Wieczorem odbędą się też rozmowy z premierem Japonii Shinzo Abe poświęcone zacieśnieniu współpracy politycznej i gospodarczej z Japonią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, była dotąd subwencjowana przez kanadyjski Urząd Opieki Zdrowotnej. On zawsze jednak odmawiała proponowania swym podopiecznym słodkiej śmierci jako alternatywy wobec opieki paliatywnej. Dyrektor placówki została za to zwolniona. Kanadyjski minister zdrowia zaproponował obcięcie środków publicznych na działalność Stowarzyszenia Hospicyjnego Delta, czyli organizacji zarządzającej tą strukturą. 3 lata temu w Kanadzie na poziomie federalnym eutanazja została określona w prawie jako działanie o charakterze medycznym na równi z terapią lub opieką paliatywną. Tym samym kto chce umrzeć, może w każdej chwili zwrócić się do odpowiedniej placówki podającej zabójczy preparat. Masyk przypomina, że hospicja istnieją po to, by leczyć i opiekować się chorymi, a nie przyspieszać czy wręcz sprowadzać śmierć na swoich pacjentów. Dyrektorka hospicjum wskazuje, że w obecnej sytuacji rodzi się pytanie, gdzie jest wolność wyboru dla osób, które nie chcą żyć w środowisku, w którym dokonuje się eutanazji. Jak dodaje hospicjum, nie jest miejscem zabijania, jest miejscem życia aż do naturalnej śmierci. Nie idzie się do hospicjum, aby decydować się na śmierć, lecz po to, by godnie żyć aż do ostatniej chwili. Lekarze oraz wolontariusze pracujący w hospicjum pytają, dlaczego przekształcać miejsce, które wspaniale troszczy się o chorego, aż do ostatniego momentu życia w klinikę śmierci. Państwo, po przeczytaniu tej atmosfery, a myślałem wiele godzin, kto dał prawo jednemu człowiekowi decydować o życiu drugiego człowieka. Liturgii w ostatnim dniu roku czytaliśmy o godności człowieka, o świętości życia człowieka. Eutanazja w hospicjach.
dla najsłabszych. A z kolei jutro z kolei świętego będą obchodzić dziecko. Bóg powołał do życia człowieka i tylko on może decydować o jego zakończeniu. Zanikająca mgła ograniczająca. Ksiądz Twardowski we swoich wspomnieniach kiedyś tak napisał. Kiedyś ciężko chorowałem, myślałem przez 3 dni i 3 noce. Ilu dobrych ludzi poznałem w tym czasie. Liczyłem i nie zdołałem ich policzyć. Trzeba istnieć dla drugiego człowieka, aby móc istnieć dla samego siebie. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zostawiam Państwu do przemyśleń ten temat, do refleksji. Żegnam się z Państwem tradycyjnie z Bogiem. Był to za jeden z cyklu Myśląc Ojczyzna, mówił pan profesor Krzysztof Bielecki. Są takie plany, oczekiwania. Ja też jestem gotów do spotkania. Minister Sprawiedliwości, te szczegóły będą ustalone. Eutanazja. Odrzuconymi przez Senat ponownie zajmie się Sejm. Brak